Kotwica nie, Kołobrzeg, nie? Biega. Kotwica Kołobrzeg. Stanął. Się nie rusza. Mordo. Mamy dzisiaj program, jest ten mecz popołudni a 3x30 minut. Ale teraz trening zrobimy z Markiem 10 minut tam w Lodrzewkach. 10 minut gra, będę tutaj aj z extra playermi, to len krótko a na takie dobre czucie a potem zrobimy tutaj tu taktyku w obronie. Dajcie więcej Poriego, także uspokajamy z Konradem, wszystko w porządku. A, to pewnie mój brat pisał. Jest z nami. I dziękuję za te wasze rzeczy. Ale dziękuję. Marek, przyciągnij do jej pamiętają. Tak. Sasza też otrzymał komentarze, skąd tak dobrze nauczył się języka polskiego. I dlaczego tak szybko? Powiedz prawdę. Powiem tak, kiedy przychodzisz do jakiegokolwiek kraju, to pokazujesz szacunek do tego kraju, jeśli znajdziesz się szybko języka, a do mnie pomagali kolegę na powrót z meczu, zawsze siedzieliśmy, gadaliśmy o momentami i tak powoli nauczyłem się tego języka. A potrafiłbyś wskazać, kto był takim najlepszym korepetytorem, nauczycielem? Na pewno Fori, Figo i kilku zawodników, który teraz ich nie ma tutaj, nie? Ale na pewno dużo mi pomagali i czasami, kiedy coś źle powiedziałem, oni mi tłumaczyli, jak mam powiedzieć i to szybko zaczęło się tak kręcić. Nie? A jakie słowo najbardziej po polsku polubiłeś? Przyprzawy. Nie mam takiego kochanego słowa, bo staram się jeszcze uczyć, bo gramatykę jeszcze muszę poprawić, ale... Ale jest idzie, bardzo dobrze. Ale idzie to w dobrym kierunku, no. Bardzo dobrze. To jest to ulubione. To wielu szybko się uczy tego słowa. Albo panie sędzio. Albo panie sędzio. Respekt. Jaka żółta. Jaka żółta, jaka żółta. Respekt, panie sędzio. Niewiele powodów. Czysto. Czysto boiskowy. Piłkę trafiłem. Środek strzelać ten. Brawo. Nie. Skasuj ten plik. Skasuj to nagranie. Stoi tam. Stoi tam. To jest. Dobra, zostanę. Na ostatni strzał, Ano. Ostatni strzał zostaje. Bernardo! O co jest grane raczej? O DSF na stołce.
O, ale jest jeden przegrany, czy trzech przegranych? Nie ma. Jeden, trzech. Trzech przynosi ten. Po każdy po deserku wybierają. Nie ma. Pokazuje, gdzie strzelam. Dobra. Mam wrażenie, Dudzio, że prowadzisz. Na razie nie. Ale teraz będę na pewno. Wierzę w to. Nie ma. Teraz jak tak będzie strzelał, to będę prowadził. Jakiś kokus jest, czy co? Już nie. Zależy dla kogo? Jestem na jednego. Jestem na jednego. Dobrzynia wam pokażę. Nie wiem, kurde, o to jest Dobrzynia. To ja tak zrobię. Nie ma! Panowie! Grywa, brawo. Chyba nie jeden karny nie pan. O kim, kogo obgadujecie? Ciebie. Jesteś takim kotem. Serio. Najlepszy. Proszę. Dodasz to? To jest operator kamery właśnie. Dzień dobry. Przywita się z widzami. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Piąty dzień zgrupowania w Transfuzarach. Pogoda podpisuje. Już za niespełna 3 godziny rozegramy pierwszą grę kontrolną z Jagiellonią Białystok. Przeciwnik znany i lubiany. Czy wychodzi pan w pierwszym składzie? Nie. Niestety nie. Drobna kontuzja mięśnia dwugłowego wykluczyła mnie z tego pojedynku, aczkolwiek myślę, że jeszcze zdążę pokazać, na co mnie stać. Taki wyrzut ma się po brukselce czy po szpinaku? Po brokuła. Dużo waliłem? To ostatnia. To na Wolca. Co się stało przy rzucie wolnym? Gębka? Nie, no odchylenie? Nie, ostatni raz powiedziałeś, że plaża, nie? No. Chciałem pokazać, że też potrafię tak uderzyć. To teraz plażę. Wyzwanie. No. No to powtórz. Nie, dziękuję. Gdzie ma? W morzu? A ty ten? No, nie, w morzu. Jest presja, Oli? Spokojnie. W takich momentach się trzeba ustawić chyba na piątego, nie? No jestem ostatni. Ludzie nie trafi od razu. Nie zaliczałem. Il professore. Serious preparation for the game. By Deki Dražić. Good luck, brat. Masz oficjalną kartę PKO Ekstraklasy? PKO Ekstraklasy? Mhm. Mam. Wiesz, że dzięki niej masz pakiet Canal Plus na pół roku za darmo oraz wspierasz Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie. Zawsze wspieram. Słusznie. Od wielu, wielu lat. Mam kartę? Tak. Jaką masz kartę? PKO Ekstraklasy? I wspierasz Akademię? I dzięki temu masz pakiet Canal Plus za darmo. Dokładnie tak. Deki, weź stań! Idzie kamera, to ty nagle udajesz, że coś robisz. Brate, bo kamera to ty już... Nie, wstawaj. Przecież wiesz, ja sam stawę to. Chodź, bratko. Wstawaj. Chodź, zagramy mecz. Potem będziesz leżeć. Idę tak. Możesz iść tak. Ty jesteś piłkarz, możesz iść w klapkę. Odkryliście już patent na windę, czy nie? Proszę? To znaczy, że jak Figo klikniesz, to winda zjeżdża. I do której? Jak klikniesz, to wjeżdża też, tak? Nie, i do której windy wsiadamy? Z prawej. Brawo, Fori. A dlaczego? No, strzałeczka się pali. Meryba. Meryba Szwili? Ignat. Nie znasz widza tureckiego. Ignat. Co z nim? Nie, naprawdę, strzałeczka się świeci. Tak, strzałeczka się świeci, tylko że Mereba to... Dzień dobry. Aha. A myślisz, że tylko tutaj tak windy działają, czy jeszcze gdzieś? No, ja tam z Lubina często nie wyjeżdżam. Mereba, eszkę, peszkę. Ciekawe, czy gdzieś indziej tak działają. To jest to? Dobrze robi. Myślałem, że to był... Dobra.
ale uważaj, uważaj powoli, nie? Żeby się nie... Pierwszy sparring obu drużyn. Myślę, że jeśli chodzi o takie sytuacje podbramkowe, to w tych pierwszych dwóch tercjach Zagłębie miało ich więcej, były dwie poprzeczki, natomiast Jagiellonia dłużej utrzymywała się przy piłce, natomiast niewiele z tego wynikało. W tej ostatniej tercji widać było, że w drużynie Zagłębia zagrało troszkę więcej młodych zawodników. Postanowił trener Martin Szewela sprawdzić tych zawodników. Jagiellonia w moim przekonaniu występowała wówczas w dużo mocniejszym składzie i to również widać było na murawie. Dzięki temu zaczęli stwarzać sobie jeszcze więcej sytuacji. No i ostatecznie zdobyli bramkę i wygrali ten mecz. Natomiast to jest pierwszy mecz i uważam, że nie ma co wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Każda drużyna przygotowuje się w odpowiedni sposób. Zawodnicy mają w nogach dużą dawkę treningową, więc to trzeba traktować jako element treningu, jako część treningu, który ma przygotować zawodników i zbudować tę formę tak naprawdę na koniec stycznia.